Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Lachowicz. Zapraszam Was na Broda Talk, czyli subiektywnie i emocjonalnie o zdrowiu, treningu, diecie, szczęściu i sztuce życia z PESEL-em, który zaczyna się na 7. Pamiętajcie, że młody człowiek może znać zasady, ale tylko stary zna od nich wyjątki. Nie ma nic bardziej naszego niż nasze życie. A przynajmniej nie powinno być. Dom może być własnością banku, weekendy własnością żony, a cały majątek i tak zawsze w końcu należy do naszych kochanych maluchów. I żeby jeszcze kto miał nam na starość, ale to już na inny podcast. Nasze życie powinno być nasze i tylko nasze. A bardzo często nie jest. Oddajemy nad nim kontrolę nałogom i uzależnieniom i to one zaczynają zarządzać tą często jedyną wartością, jaką naprawdę mamy. Masakra. Temu jest właśnie poświęcona dzisiejsza rozmowa. Rozmowa z naukowcem, który dedykował swoją karierę naukową badaniom nad uzależnieniami. Doktor habilitowany Mateusz Gola, profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Research Professor Institute for Neural Computation University of California, San Diego. Z wykształcenia psycholog kliniczny i neurokognitywista. Na co dzień zajmuje się rozwijaniem wiedzy na temat neuronalnych mechanizmów uzależnień behawioralnych, opracowywaniem nowych metod terapii oraz pomocą osobom uzależnionym jako psychoterapeuta. Autor oraz współautor ponad 120 publikacji naukowych, podróżnik i surfer. Dowiecie się, czym jest uzależnienie, czy kulturystyka może być nałogiem i czy cukier uzależnia bardziej niż heroina. Telemost, Warszawa, San Diego. 10 tysięcy kilometrów, 9 godzin różnicy czasu. Proszę łączyć. Mamy część psychologiczną i tutaj to jest ta zdolność do autoregulacji, czyli tego, jak sobie dobrze radzimy ze swoimi potrzebami, ze stanami emocjonalnymi, które mamy. Czyli jak potrafimy sobie dać ukojenie w jakiś zdrowy sposób, jeśli coś stresuje, zrelaksować się, jak bardzo potrafimy zadbać o swoje potrzeby, komunikować je. Im lepiej to robimy, tym mniejsza tendencja do tego, że będziemy szukali ukojenia w używkach czy w nałogowych zachowaniach. Ja pamiętam ze swojego też doświadczenia, biegałem jakieś maratony, nie wiem, Ironmana kiedyś też zrobiłem i tak dalej. Natomiast za każdym razem, jak miałem gdzieś przeziębienie czy coś takiego, powrót do planu treningowego, to był ból. To trzeba było się zmusić. Tak. No pain, no gain. Tak, nie? Tak. Tego tam nie ma no pain, no gain przy alkoholu, przy kokainie, przy porno, przy grach komputerowych, przy hazardzie. Nie? Jest po prostu easy access to na pewno. I potencjalny duży gain. Niektóre sporty ekstremalne według mnie mogą uzależniać, tak samo jak hazard. Nie? Mhm. I to są, jest cała gama sportu, gdzie wysiłek jest niewielki, a ryzyko jest ogromne. Nagroda, adrenalina jest olbrzymia. Moi drodzy, dziś wyjątkowy odcinek i wyjątkowy gość. Po pierwsze, kolejny podcast profesorski, więc bardzo proszę słuchać z uwagą i z powagą. Po drugie, łączymy się z San Diego, co być może w XXI wieku, erze Zooma i Starlinka nie robi większego wrażenia, ale dla mnie, wychowanego na zamawianych połączeniach międzymiastowych, to cały czas jest jednak coś wyjątkowego. Ale okej. Witam drugiego gościa, panie profesorze. Witam. Witam pana, panie Michale, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło. To były słowa z San Diego, jeszcze raz podkreślę. Jak pogoda w San Diego dzisiaj? W tym roku jest wyjątkowo kiepska, przedłuża się taka pochmurna wiosna, więc to by jest pochmurno, ale ciepło. Rozumiem, że w związku z tym plażowania na Coronado nie było i... No, plażowanie ostatnio jest właśnie ponure, bo zazwyczaj nie ma słońca, ale ten rok obfitował właśnie w deszcze, też śnieg, jakieś rekordy pobił. Podobno nawet w niektórych górach kalifornijskich będzie można jeździć na nartach do połowy lipca. No widzi pan, znak czasów, czyli słuchacze z Polski będą mogli pożałować wreszcie tych biednych Kalifornijczyków, którzy się męczą w tej potwornej pogodzie. Rozumiem, że nie wyjechał pan nam za pogodą, tylko za badaniami naukowymi, więc nie chodzi o plażowanie. W przyszłym tygodniu będę leciał do Polski, to właśnie trochę to pan trochę słońca użyje. Będzie. Proszę. Do czego to doszło?
Super. Panie profesorze, wiem, że pan nie ma za dużo czasu, w związku z tym nie chciałbym go na taki small talk plażowy marnować, ale żeby wejść w tą rozmowę dobrze, zajmuje się pan uzależnieniami. To, co pan robi, jest niezwykle ciekawe. Ja przesłuchałem wiele, wiele godzin materiałów, które są już w tym momencie w internecie dostępne i mam takie pytanie początkowe. Dlaczego się pan tym zajmuje? Pytanie dosyć oczywiste. Czy za tym stoi jakaś ciekawa historia, czy tak po prostu jest przestrzeń na to, żeby się naukowo zrealizować? No, za tym stoi mnóstwo ciekawych historii konkretnych osób, które znałem, uzależnionych. Niektóre z nich nie poradziły sobie ze swoimi nałogami, ale też znam parę osób, które właśnie wyszły z uzależnienia, które miały też niesamowite doświadczenie takiego odkrycia życia na nowo. I to życie jest niesamowicie inspirujące dla mnie jako kogoś, kto mógł być przyjacielem niektórych z nich. No, mój dziadek też jest taką osobą, która miała problemy z alkoholem i już teraz dziadek nie żyje, ale odszedł po wielu latach właśnie trzeźwego życia. Wtedy, kiedy ja się urodziłem, postanowił po prostu przestać pić. No i był fantastyczną osobą w moim życiu. To są historie wielu osób, też pacjentów, z którymi pracowałem. I no, dla mnie zawsze ta możliwość pomocy komuś, kto jest uzależniony, poradzenia sobie z nałogiem i życia bez tego ciężaru uzależnienia, bez wstydu, które potem też się wiąże często z uzależnieniem, to jest nie tylko możliwość pomocy tej osoby, ale też wiem, że po prostu wiele osób, które poradziło sobie z nałogiem, potem taki efekt kuli śnieżnej następuje, że ich życie zmienia życie innych, są w stanie dać światu i swoim bliskim mnóstwo dobra i fajnych momentów i pięknych chwil. No i z drugiej strony też obserwowałem historię osób, czasami rodziców moich przyjaciół, którzy no, do końca życia po prostu męczyli się z uzależnieniem i byli nieobecni jako rodzice, jako dziadkowie. Rozumiem. Po prostu byli nieobecni w życiu bliskich, generowali też mnóstwo cierpienia i stresu i trudności. Tak. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie czysta nauka i generowanie danych, tylko jest w tym ewidentnie jakaś wyższa potrzeba i potrzeba pomocy ludziom. I to jest fantastyczne, bo uzależnienie jest w pewnym sensie, przynajmniej dla mnie, przeciwieństwem samokontroli w życiu. I ponieważ wierzę, że my tą samokontrolę jesteśmy w stanie uzyskać i to jest punkt wyjścia do dobrego życia, no to rozmowa o uzależnieniach, o tym, jak one są prawdopodobnie w naszym życiu powszechne, jest rozmową z punktu widzenia świadomego życia bardzo ważną i taką fundamentalną. W związku z tym ja bym chciał w tej pierwszej części rozmowy wykorzystać pana wiedzę w zakresie uzależnień do tego, żeby trochę słuchaczom przedstawić temat uzależnienia jako takiego, więc wpierw chciałbym się skupić właśnie na tych tematach ogólnych dotyczących uzależnień, a później trochę zanurkować w tematy uzależnień dotyczące tej strefy i sfery zdrowotno-sportowo-fitnessowej, bo to jest coś, co słuchaczy Brodatok interesuje pewnie najbardziej, ale na razie zacznijmy od tego, czym właściwie jest uzależnienie? To jest dobre pytanie, to znaczy nie ma na nie bardzo prostej odpowiedzi też, co pewnie zobaczymy też później przy tych wszystkich fitnessowych, sportach ekstremalnych i tak dalej, zagadnieniach. Najprościej możemy powiedzieć, że uzależnienie to jest taki stan, gdzie osoba doświadcza subiektywnego poczucia utraty kontroli nad korzystaniem z danej używki czy z danego zachowania. I nie jest tylko to poczucie utraty kontroli, ale też zaczynają pojawiać się już negatywne konsekwencje w życiu tej osoby, które możemy obiektywnie zaobserwować, czyli zaczyna nie wywiązywać się z obowiązków, czy to rodzinnych, partnerskich, zawodowych, edukacyjnych i tak dalej, zawala różne rzeczy, swoje zdrowie zaniedbuje swoje pasje, hobby, relacje społeczne i tak dalej. Pomimo tych negatywnych konsekwencji, to jest następny krok, dalej kontynuuje korzystanie z danej substancji albo z danego zachowania, i kontynuuje to pomimo tego, że to zażywanie tej substancji bądź angażowanie się w dane zachowania, takie jak nie wiem, hazard, gry komputerowe, oglądanie pornografii, przynosi jej coraz mniej satysfakcji, coraz mniej przyjemności. No i potem mamy jeszcze takie drugorzędowe konsekwencje, że już te wszystkie rzeczy, które się zaczynają walić pomału, jak taki domek z kart, zaczynają generować jeszcze dodatkowo stres, poczucie wstydu, niepokoju, lęk. No i wtedy już jest takie błędne koło, bo w pewnym momencie
to korzystanie z tych danych zachowań bądź substancji odbywa się po to, żeby sobie poradzić też z tymi trudnymi emocjami, żeby uciec od tych trudnych emocji, oderwać się, jasne, zapomnieć. W przypadku substancji często jeszcze mamy do czynienia z różnego rodzaju takimi objawami odstawiennymi, które mogą się pojawić, ale też nie muszą. W przypadku uzależnień od zachowań nie mówimy o objawach odstawiennych. I to jest też taka duża zmiana, która następuje na przestrzeni lat, że coraz mniej myślimy o uzależnieniu jako o takiej zależności fizycznej, fizjologicznej, a coraz bardziej jako o takim procesie psychologicznym. W języku angielskim mamy dwa słowa na to. Jedno to jest dependence i to jest właśnie coś, co po polsku pewnie odpowiada słowo uzależnienie i to było stosowane często w kontekście substancji. I addiction, które po polsku bardziej odpowiada słowu nałóg. I tutaj mamy ten komponent bardziej psychologiczny podkreślony. No, myślę, że to są subtelności, które pewnie pan wyczuwa lepiej. Z mojej perspektywy nałóg czy uzależnienie prawdopodobnie brzmi dokładnie tak samo, ale dzięki wielkie za to przybliżenie pojęcia. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że uzależnieni możemy być praktycznie od wszystkiego. No, prawdopodobnie od większości substancji. Są substancje, które są bardziej, które są mniej uzależniające i od pewnie większości zachowań. Ja tylko skończyłem, ale rozumiem, że coś nakręciłem. No właśnie, tak często myślimy potocznie i patrząc na tą taką właśnie szeroką definicję, którą przedstawiłem, można by uznać, że tak jest. Natomiast prawdopodobnie nie. Nie od wszystkich substancji uzależniamy się w takim stopniu. Od części w ogóle możemy się nie uzależniać. Czyli część substancji nie ma potencjału uzależniającego po prostu? Tak, no na przykład część takich naturalnych psychodelików, jak psylocybina, czy LSD, czy właśnie DMT, które jest w ayahuasce. Tam jakby z takiej perspektywy fizjologicznej nie wiemy, jakby to miało uzależniać, bo to nie oddziałuje na układ dopaminergiczny, na te wszystkie neuroprzekaźniki, które są związane właśnie z potem z głodami nałogowymi, z tym poczuciem utraty kontroli, z takim uzależnieniem właśnie od strony fizjologicznej. No i w przypadku zachowań też wydaje się, że większość zachowań nie powoduje takich zmian właśnie fizjologicznych, zmian w mózgu, które widzimy w przypadku alkoholu, stymulantów, kokainy, amfetaminy, nikotyny, czy właśnie problemowego korzystania z gier komputerowych, czy hazardu. I to jest właśnie ta, dlatego powiedziałem, że to jest dobre pytanie, ale ta odpowiedź nie jest łatwa, czym jest uzależnienie, bo ta definicja, którą przedstawiłem na początku, to jest taka definicja psychologiczna, nie? Z takich rzeczy, objawów, które możemy obserwować gołym okiem. Natomiast to, co robimy też w laboratoriach, to zaglądamy do mózgu, patrzymy, co tam się dzieje, czy są jakieś zmiany, czy ich nie ma. Jeśli są, to na ile one są do siebie podobne, na ile są różne między różnymi nałogowymi zachowaniami. Jasne. I tutaj na przykład w przypadku części zachowań takich jak pracoholizm, czy kompulsywne zakupy, czy angażowanie się w sporty ekstremalne, tam wielu z tych zachowaniach nie widzimy takich zmian w mózgu, jakie widzimy przy problematycznym hazardzie, czy nałogowym graniu w gry komputerowe, czy uzależnieniu od alkoholu, czy nikotyny, czy na przykład kokainy. Okej. Okay. No, myślę, że w to jeszcze będziemy nurkować i na pewno jest wiele takich naukowych subtelności i tego, w jaki sposób na poziomie mózgu te uzależnienia się różnią, jak one się objawiają i być może dla naukowca, jestem przekonany, że dla naukowca mogą być to zupełnie inne zachowania. Z drugiej strony ja będę starał się, żebyśmy na to spojrzeli z takiego praktycznego punktu widzenia. Nie chcę tego spłaszczać do bólu, mówiąc, jeżeli coś wygląda jak uzależnienie, to jest uzależnieniem, ale prawdopodobnie w takim codziennym życiu dla osób, które teraz siedzą i tego słuchają, pewnie najważniejsze jest to, czy to zachowanie spełnia te cechy uzależnienia, o których pan mówił, czyli że jest zachowaniem, z którego się nie możemy wyzwolić, które przynosi ze sobą negatywne konsekwencje, a które mimo tego cały czas wykonujemy i cały czas niszczy nasze życie. Ale dobrze, pewnie jeszcze będziemy o tych niuansach mówić. Będziemy no tutaj też mówić jeszcze, o tym, panie Michale, jeszcze fajny aspekt tego pytania, które pan zadał wcześniej. Czy uzależnienie możemy rozumieć jako utratę kontroli, nie? I tutaj to ma jakby dwie swoje strony, no bo z jednej strony rzeczywiście to jest utrata kontroli nad korzystaniem z danej substancji, czy nad angażowaniem się w jakieś konkretne zachowanie. Trudno jest nam przestać, ograniczyć i tak dalej.
Natomiast z drugiej strony uzależnienie to też jest zachowanie, które daje nam dużo kontroli, przynajmniej w pierwszych fazach swojego rozwoju. Bo dzięki nałogowi, dzięki zachowaniom nałogowym, dzięki uzależnieniom często jesteśmy w stanie bardzo sprawnie i szybko kontrolować swoje stany emocjonalne, swoje samopoczucie. Możemy je natychmiastowo poprawić, możemy się oderwać od różnego rodzaju trudności. Więc to jest często taka kontrola właśnie swoich stanów emocjonalnych, nie? Wie pan, przyznam, że w momencie, kiedy pan odpowiedział, tą pierwszą część odpowiedzi, której pan udzielił na pytanie, czym jest uzależnienie, ja już chciałem to właśnie skomentować w ten sposób, że no, pan mówił, że to będzie takie złożone, a to w sumie takie dosyć proste. A w tym momencie już widzę, że to proste na pewno nie jest. I jest to złożone nie tylko jeśli chodzi o kwestie rodzajów uzależnień i różnego rodzaju mechanizmów, które za tym stoją, ale też tego, co uzależnienie robi z naszym życiem, pewnie całą masę bardzo nieoczywistych rzeczy, bo z jednej strony pozbawia nas kontroli, z drugiej strony daje nam kontrolę. Ciężko to zrozumieć, przyznam się szczerze, ale... No dobrze, być może w dalszej części rozmowy to się będzie choć trochę rozjaśniało. Pan powiedział, w jaki sposób poznać uzależnienie, no przynajmniej w tych takich bardzo ogólnych kategoriach. O tym, jak wyjść z uzależnienia, do tego pytania nie będę wrzucał, bo pytanie rzeka i tak naprawdę na całą serię podcastów. Ale czy jest pan w stanie powiedzieć, jak możemy, czy w ogóle i jak możemy określić naszą podatność na popadanie w uzależnienia? Tak, to znaczy jest parę takich predyktorów, tak nazywamy, czyli takich różnych wskaźników, które pozwalają nam przewidzieć, czy ktoś będzie bardziej podatny, czy mniej. Jednym z takich najprostszych jest ten związany z czynnikami genetycznymi. No i tutaj po prostu jest proste pytanie, czy ktoś z naszych rodziców, ma może obydwoje, mieli jakieś uzależnienia, jeśli nie rodzice, no to czy właśnie rodzeństwo, dziadkowie, babcie, czyli czy mamy po prostu w rodzinie historię uzależnień. Jeśli tak, no to możemy przypuszczać, że jest ten komponent genetyczny. Nie? Ten komponent genetyczny, który odpowiada za większą podatność na uzależnienia, jest też bardzo złożony, to znaczy tam jest część taka, która jest wspólna dla różnych zachowań ryzykownych na przykład, czyli duża potrzeba poszukiwania silnych doświadczeń, jakichś mocnych wrażeń i tak dalej. I to nie trzeba wcale wpaść w uzależnienie, można z tym samym komponentem genetycznym po prostu znaleźć sobie pracę, która jest mega ryzykowna, nie wiem, na przykład strażak, policjant, wojskowy, który jest gdzieś zaangażowany w misje specjalne, jakieś inne rzeczy i tak dalej, nie? Czy nawet, nie wiem, prawnicy, którzy tutaj podejmują dużo ryzyka, działają pod silną presją, no różne zawody, gdzie jest po prostu ta duża stymulacja, dużo adrenaliny i tak dalej. Też są takie aspekty bardzo specyficzne, na przykład to, jak łatwo metabolizujemy alkohol. Jeśli sobie jesteśmy w stanie go metabolizować łatwo i bezboleśnie, no to mamy małą tendencję do tego, żeby mieć kaca. Jak nie mamy kaca, no to mamy małe skutki negatywne picia, no to jest łatwiej pić więcej, częściej i tak dalej. I tak dalej. Więc to jest część genetyczna. Jasne. Mamy część psychologiczną i tutaj to jest ta zdolność do autoregulacji, czyli tego, jak sobie dobrze radzimy ze swoimi potrzebami, ze stanami emocjonalnymi, które mamy. Czyli jak potrafimy sobie dać ukojenie w jakiś zdrowy sposób, jeśli się stresuje, zrelaksować się, jak bardzo potrafimy zadbać o swoje potrzeby, komunikować je i tak dalej. Im lepiej to robimy, tym mniejsza tendencja do tego, że będziemy szukali ukojenia w używkach czy w nałogowych zachowaniach. No i teraz następna rzecz to na ile potrzebujemy w ogóle ukojenia, jak często. I tutaj mamy takie cechy jak lęk, czyli jak bardzo lękowo reagujemy na różne rzeczy i depresyjność, jak w ogóle mamy tą tendencję do doświadczania różnych negatywnych stanów silnie, nie? Im więcej tego lęku, im więcej depresyjności, no tym częściej będziemy potrzebowali jakiegoś ukojenia, a im mniejsze zdolności dodawania sobie tego ukojenia, no, większe ryzyko, że będziemy szukali w używkach. Dziękuję bardzo. Tak jeszcze cały czas procesuję to, co pan powiedział, ale to faktycznie brzmiało jak, no nie mówię manual, jak się samo zdiagnozować, ale myślę, że paru osobom, które tego wysłuchały, bądź zapaliły się lampki ostrzegawcze, bądź
być może odetchnęły z ulgą, bo nie zauważyły w swoich zachowaniach ani w swojej historii rodzinnej jakichś sygnałów, które wskazywałyby na to, że są w jakiś sposób szczególny predestynowane do uzależnień. Myślę, że mamy tą bazę zbudowaną do tego, żeby teraz wskoczyć w te tematy, które, o których rzadko się, jak sądzę, bardzo mówi, bo uzależnienie od substancji, uzależnienie od alkoholu, szczególnie w Polsce, no to jest rzecz, z którą każdy z nas się pewnie zetknął, o tym się dużo mówi. Nie wiem, czy się dużo robi, no ale przynajmniej się dużo mówi. Tak samo uzależnienie od narkotyków. No, każdy przynajmniej raz w życiu się z tym zetknął i każdy kojarzy, czym takie uzależnienia być mogą. Ale jak sytuacja wygląda z uzależnieniami mniej oczywistymi? Tymi uzależnieniami, które są uważane za te albo niewinne, czyli to, co pan już wspomniał, zakupoholizm, uzależnienie od pornografii, od gier komputerowych, czy z tymi, które, z którymi się wręcz obnosimy z dumą, czyli uzależnienie od treningu. Ja jestem uzależniony od treningu, ja jestem uzależniony od zdrowej diety, od jestem uzależniony od tego, żeby mieć six-pack na brzuchu. Czy to są takie same uzależnienia, jak uzależnienia od substancji, te uzależnienia, że tak powiem, poważne? Czy bardzo to wszystko spłaszczając, alkoholik i kulturysta, bigorektyk to są tacy sami nałogowcy, którzy po prostu zażywają inne dragi? Co pan o tym sądzi? Ja uważam, że nie są tacy sami. Okay. I tutaj stawiam takie dosyć jaskrawe rozgraniczenie. Znaczy, dopóki nie widzę danych, które jasno są w stanie mnie przekonać, że z perspektywy działania mózgu, zmian w tym mózgu i tak dalej, coś wygląda tak samo jak uzależnienia te od alkoholu, kokainy czy hazardu, które są już bardzo dobrze znane i poznane, były poznawane przez dziesięciolecia, no to nie nazywam tych różnych nowych zachowań uzależnieniami czy nałogami nawet. I tutaj tak, w tym momencie wiemy już, że gry komputerowe potrafią powodować takie same zmiany. Okay. I dawać takie same symptomy jak patologiczny hazard czy uzależnienie od alkoholu. Wiemy też z badań mojego zespołu i z badań kilku zespołów zaprzyjaźnionych na świecie, że kompulsywne zachowania seksualne, problemowe korzystanie z pornografii potrafi też powodować podobne rzeczy. Mhm. Nie mamy takich jeszcze danych jednoznacznych w przypadku właśnie jakiegoś kompulsywnych ćwiczeń, sportów ekstremalnych, zakupów czy pracoholizmu, więc no, dopóki ich nie będziemy mieli, no to ja tego no, nie nazywam uzależnieniem, jasne, bo być może w ogóle ten mechanizm tam jest inny. I teraz dlaczego tutaj uważam, że trzeba być ostrożnym i spojrzeć na to bardziej precyzyjnie, bardziej pod lupą, tak? Dlatego, że żeby mógł wystąpić rzeczywiście taki nałóg, czy to, co nazywam uzależnieniem, no to tam jedną z takich charakterystyk tego jest to, że potem w pewnym momencie są głody nałogowe, nie? Czyli nie jesteśmy w stanie się powstrzymać, musimy coś, i to jest silniejsze od nas i robimy to w nieodpowiednich miejscach, nieodpowiednim czasie, z nieodpowiednimi ludźmi, podejmujemy przez to jakieś ryzyko, wystawiamy się na trudne sytuacje, zawalamy różne rzeczy. I żeby taki silny głód nałogowy mógł się rozwinąć, to potrzebują zajść takie niekorzystne zmiany w mózgu w układzie dopaminergicznym. One zachodzą wtedy, kiedy dane zaangażowanie, nasze zachowanie, daje nam nieproporcjonalną nagrodę do wysiłku wkładanego. Czyli wkładamy mało wysiłku albo zero wysiłku, dostajemy olbrzymią nagrodę. Nic nie zrobiliśmy, wciągnęliśmy tylko kreskę kokainy, mamy po prostu taki wyrzut dopaminy, że mózg automatycznie się uczy, o, to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Chcemy mieć orgazm, zamiast się zaangażować w relacje, włożyć w to dużo wysiłku, żeby tam dobry seks był i tak dalej, no to robimy parę kliknięć, mamy porno, boom, mamy orgazm. Nie? Jeśli to powtórzymy wiele razy, jeszcze zaczniemy to robić po to, żeby sobie radzić z różnego rodzaju emocjami, no to się rozwija właśnie ten nauk. Nie? I teraz proszę zobaczyć, mamy takiego kulturystę. I on może mówić, że jest uzależniony od treningu, natomiast jeśli on się rozchoruje i potrzebuje zostać, nie wiem, złamał nogę, potrzebuje zostać w łóżku przez tydzień czy miesiąc, to czy on będzie miał takie głody, że będzie na tą siłownię z tą połamaną nogą po prostu tam chodził? Czy jaka jest szansa, że coś takiego się pojawi? Wie pan, dosyć spora, to znaczy to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo są dwa aspekty. Pan, jak rozumiem, z takiej ostrożności badacza mówi, dopóki nie mam danych naukowych, to nie będę nazywał uzależnieniem czegoś, co uzależnieniem nie zostało naukowo stwierdzone, ja to rozumiem. Faktycznie przemawia do mnie ten argument, to rozróżnienie, które mówi o tym, że jesteśmy w stanie uzyskać
taki strzał dopaminowy, jakby niespółmiernie wysoki strzał dopaminowy, niewspółmiernie prostymi i mało wysiłkowymi środkami. I faktycznie tutaj trening nie spełnia akurat tego elementu definicji, ale wydaje mi się, że niektóre zachowania, takie kompulsywne zachowania treningowe, no bo myślę, że tak można je bez większego problemu nazwać, one spełniają całą masę kryteriów takich uzależnieniowych, bo okej, jeżeli ktoś ma połamane obydwie nogi, nie jest w stanie się ruszyć, to pewnie do klubu nie pójdzie, ale proszę mi wierzyć, ja to mówię również ze swojego doświadczenia, że tak powiem true story. Pamiętam sytuację po mojej operacji więzadła krzyżowego, kiedy byłem w domu unieruchomiony i naprawdę nie powinienem przez jakiś tam okres robić właściwie żadnej aktywności ruchowej i robiłem tą aktywność, mimo tego, że w najlepszym wypadku poruszałem się na bardzo cienkiej granicy czegoś, co jest bezpieczne, niebezpieczne. Są ludzie, którzy tą granicę przekraczają. Zresztą, wie pan, kulturyści robią, być może nie chodzi tu o połamane nogi, ale wiedząc, jak bardzo narażają swój organizm na szwank, zażywając substancje, robiąc treningi ponad miarę, cały czas to robią. No tak, to są takie jednostki, gdzie rzeczywiście to dochodzi do ekstremum, że ktoś z powodu swojego planu treningowego zupełnie, nie wiem, zaniedbał rodzinę i się doprowadził do rozwodu i tak dalej. Są sytuacje, gdzie ktoś biegnie maraton w zaawansowanej ciąży, mimo że nie powinien. Zdarzają się takie przypadki, natomiast no, tutaj ta szansa rozwoju takiego ekstremalnego po prostu zachowania, a w tych sytuacjach, gdzie to zaangażowanie jest proporcjonalne do nagrody, czy nagroda jest proporcjonalna do zaangażowania, nie? Jest znacznie mniejsze. Nie? Okay. Jest właściwie niewielkie. Ja pamiętam ze swojego też doświadczenia, biegałem jakieś maratony, nie wiem, Ironmana, kiedyś też zrobiłem i tak dalej. Natomiast za każdym razem, jak miałem gdzieś przeziębienie, czy coś takiego, powrót do planu treningowego, to był ból. To trzeba było się zmusić. Tak. No pain, no gain. Tak, nie? Tak. Tego tam nie ma, no pain, no gain przy alkoholu, przy kokainie, przy porno, przy grach komputerowych, przy hazardzie. Nie? Jest po prostu easy access to na pewno. I potencjalny duży gain. Nie? Więc tutaj te różnice są dosyć spore. Nie? I teraz to, co pan powiedział, że to mamy kompulsywne ćwiczenie, kompulsywna praca. Tu jest duża różnica między kompulsją a nałogiem. I warto, żebyśmy sobie na nią spojrzeli, też z takiej perspektywy czysto psychologicznej, już nie patrząc na mózg. I jeśli mówimy o nałogu, to tam mamy właśnie ten silny głód nałogowy, ten craving, że nie jesteśmy w stanie nawet kontrolować, kiedy coś zaczynamy, kiedy to skończymy. I rzadko się zdarza, że ktoś zacznie biec, na przykład, nie wiem, ja się zdenerwuję podczas spotkania w pracy i wyjdę i będę biegł, i będę biegł przez 3 godziny, czy 4 godziny. Wpadnie pan w ciąg biegowy. Nie będę mógł skończyć, nie? To się rzadko zdarza. Właściwie nie znam takich osób, gdzie by się takie rzeczy zdarzały. Nie spotkałem osobiście. Natomiast teraz tak, rzeczywiście kompulsja jest czymś takim, gdzie czujemy może jakiś dyskomfort. Nie? Zazwyczaj kompulsja jest odpowiedzią na dyskomfort, na jakiś rodzaj niepokoju, lęku i tak dalej. Na przykład wydaje mi się, że nie jestem dość dobry, że nie będę wystarczająco konkurencyjny, przez to coś mnie ominie, coś stracę i tak dalej, więc kompulsywnie pracuję. Pracuję od rana do wieczora, ale to jest motywowane tym, żeby zminimalizować ten lęk, ten niepokój, żeby sobie z nim poradzić, że nie wyglądam atrakcyjnie. I znam takie osoby, nawet takich pacjentów, którym się wydaje, że nie wyglądają dość atrakcyjnie, mimo że wyglądają ponadprzeciętnie, muskulatura naprawdę, no, tak, pozazdrościć. I chodzą codziennie, regularnie, będą chodzili na siłownię po prostu, bo to jest dla nich ważne, bo to im daje, pozwala im zredukować ten lęk dotyczący tego, że mogą nie wyglądać wystarczająco atrakcyjnie, żeby poznawać partnerki, które chcą poznawać i tak dalej. I tutaj mówimy o kompulsji wtedy, że to nie jest motywowane tylko i wyłącznie tą nieprzeciętną przyjemnością, ale jakimś niepokojem, chęcią redukcji jakiegoś niepokoju, jakiegoś lęku. Takie klasyczne zaburzenie obsesyjno-kompulsywne to polega na tym, że mam lęk, że będę chory i jak będę chory, to umrę. I to jest bardzo mocne przekonanie. I teraz jak dotknę, nie wiem, klamki, no to mam wrażenie, że tam mam zarazki, że za chwilę te zarazki się przeniosą, umrę, muszę iść umyć ręce. Myję ręce, mam redukcję napięcia,
Uch, mogę odetchnąć, ale muszę jakoś wyjść z tej łazienki, znowu dotykam klamki, no jest niepokój, znowu muszę iść umyć ręce, nie? I w kompulsji rzeczywiście to zaczyna przypominać nałóg przez tą powtarzalność, przez większą taką tolerancję, bo danego zachowania jest coraz więcej, coraz częściej i tak dalej, nie? Coraz bardziej ekstremalne formy przybiera, ale cały czas to się obraca wokół redukcji napięcia, nie? W nałogu wszystko się obraca wokół tego dążenia do przyjemności na początku, a potem dopiero, jak już nie ma przyjemności, wokół redukcji nieprzyjemności, nie? Jasne. Teraz sport jest skomplikowany, bo rzeczywiście po biegu czujemy high. Możemy się czuć bardzo fajnie, to jest przyjemne. Praca, jak mamy sukcesy, osiągnięcia, premie, awanse, podziw, też bum, mamy duży, mamy nagrodę, ale ona jest proporcjonalna do wysiłku. No i też to się może pokrywać z tą kompulsją, że też możemy mieć różne lęki, niepokoje i też nie tylko robimy to dla przyjemności, ale też z powodu tego niepokoju, nie? Okej. Okay. Fascynujące jest, co pan mówi. Fascynujące, ale też w pewnym sensie uspokajające, bo ja pochodząc i wychodząc i funkcjonując w tym środowisku pewnie częściowo kompulsywnych fitnessowców czy kompulsywnych sportowców, mogę się przynajmniej uspokoić, że jednak zachowania kompulsywne nie są aż tak, jak rozumiem, życiowo i społecznie degradujące jak uzależnienie. Stoi za nimi inny, też niezdrowy mechanizm, ale nie jest to coś tak mocno, że tak powiem, zaszytego w naszym mózgu i to są rzeczy, z których łatwiej się wyzwolić. Tak, i jakby nie powodują takich rzeczywiście zniekształceń, spustoszeń w mózgu, okay. No ile ktoś tam nie zażywa nie wiadomo jakiej no jasne, rzeczy jasne. Do tych ćwiczeń, nie? Tak, no, no jest to zachowanie, z którym no można się czuć po prostu bezpieczniej w nie wchodząc. Oczywiście no wiadomo, że jest powiedzenie tak, przez sport do kalectwa, jak przesadzamy, no to wszystko w nadmiarze jest niedobre, no nawet picie wody w nadmiarze może być szkodliwe, jasne. Nie? Jasne. Dobrze, trochę się uspokoiłem. Wie pan, ja myśląc o, jakby budując sobie w głowie tą konstrukcję, że sport może być nałogiem i że właściwie może być nałogiem, który zastąpi inny nałóg, gdzieś tam wziąłem jako bazę tą słynną historię Jerzego Górskiego z filmu Najlepszy, który był heroinistą i w pewnym sensie zamienił uzależnienie od heroiny na uzależnienie, jak sądzę, od ekstremalnych biegów długodystansowych. Ale rozumiem, że to jest bardzo duże uproszczenie, no i to nie, jakby nie idzie za tym ten sam mechanizm neurologiczny czy psychologiczny, chociaż prawdopodobnie pewna skłonność do takich zachowań, do jakichś natręstw, czy właśnie zachowań kompulsywnych może być wzmocniona i wtedy zarówno ma być może większą tendencję do wpadania w uzależnienie, jak również wpadania w jakieś kompulsje, że tak powiem. To jest świetne, panie Michale, ten przykład, który pan podał i w ogóle super, że pan nawiązał do Jerzego Górskiego, bo tutaj rzeczywiście możemy spojrzeć na te wszystkie rzeczy, które wcześniej troszeczkę tak abstrakcyjnie o nich mówiliśmy. No to jest, no mamy przykład człowieka, który ewidentnie miał jakieś predyspozycje do uzależnienia, no bo wpadł w grube uzależnienie od heroiny, nie? I teraz to, co się działo, jak był uzależniony od heroiny, to nie wiem, jeśli słuchacze oglądali film, to wiedzą, jeśli czy tam czytali o Jerzym Górskim, jeśli nie, no to polecam też film. Jaki tam był tytuł? Najlepszy, najlepszy. Najlepszy, dokładnie, nie? Więc tam widać dokładnie, jak on w Monarze próbuje sobie poradzić z uzależnieniem, jak uzależnienie działa i jak w ogóle to się mu zupełnie wymyka wszystko wtedy spod kontroli w pewnym momencie w życiu, nie? No i jak już sobie radzi z heroiną, no to zaczyna, odkrywa sporty wytrzymałościowe, triatlon i tak dalej. No i widać, że ten triatlon, on też tam dochodzi do ekstremu, nie? Bo tak, raz, że genetycznie prawdopodobnie ma dużą potrzebę szukania mocnych wrażeń, mocnych doświadczeń, mu nie wystarczy po prostu sobie pobiegać 5 kilometrów koło domu, potrzebuje przekraczać granice, tak, osiągać tak, coś, tak. Mieć to wrażenie właśnie no, mocnego doświadczenia, nie? I to jest ta potrzeba taka temperamentalna, która go pchała do szukania mocnych doświadczeń w rybkach, nie? Ale też w uzależnieniach, osoby uzależnione często mają różne zniekształcenia takie poznawcze, mają po prostu błędy w myśleniu, nie? Które też pchają w różne ekstrema. Jeden z takich błędów to jest często myślenie czarno-białe, wszystko albo nic, albo będę najlepszy, albo w ogóle nie będę robił, nie?
często w życiu, no to doprowadzi do dużej frustracji, więc sięgać po używkę, żeby uciec z tej frustracji, nie? Trudno jest korzystać z substancji w sposób taki umiarkowany, nie? Że sobie tylko wypiję jedno, dwa piwka, to po prostu muszę się nawalić, nie? Albo w ogóle no już później całkowitą abstynencję utrzymywać, tak, nie? Tak. I tutaj no też, albo wygram ten triatlon, a potem już nie wystarczy mu zwykły Ironman, tylko podwójny, potrójny i no, tak dalej, nie? Wie pan, w czasie naszej rozmowy Robert Karaś właśnie biegnie w Brazylii, biegnie, płynie, jedzie 10-krotnego Ironmana i żeby było tak teraz sobie myśląc o tym, co pan powiedział wcześniej, w końcu on z wykształcenia czy z zawodu jest strażakiem, w związku z tym to ewidentnie jest osoba, która potrzebuje bodźców na jakimś ekstremalnym poziomie. No i też, jak żeśmy mówili o tym, do czego mogą nas tego typu zachowania pchać, no to jak czyta się relacje z trasy, z jakimi potwornymi kontuzjami on dalej biegnie, no to nie jest w takich przynajmniej kategoriach naszych codziennych, to nie jest normalne. No okej, ale przynajmniej nie jest to, tak, nie jest to uzależnienie. Tak samo himalaiści, no wracają bez palców, nosów, tak, z odmrażeniami i tak dalej, no, nie? Na przykład, no himalaizm. Podejmują absolutnie olbrzymie ryzyko. No też możemy znaleźć kilka dobrych przykładów himalaistów, którzy byli wcześniej uzależnieni. Dokładnie, tak. Więc, tak, ja przypominam sobie Chapkis, taka była książka, już nie pamiętam jak nazywał się tenże himalaista, on chyba Nanga Parbat zginął. Faktycznie on też wyszedł tak z uzależnienia. Są jednak jakieś pewne elementy, które to przynajmniej gdzieś tam w tle łączą. No i himalaizm jest świetnym przykładem, bo on, jeżeli mówimy o tych skutkach takich... Tomasz Mackiewicz. Tomasz Mackiewicz, dokładnie tak. Jeżeli mówimy o tych skutkach rodzinnych, społecznych czy osobistych, jaki potworny potencjał rozbicia życia ma właśnie tego typu hobby, no to myślę, że kilka punktów, o których mówimy przy uzależnieniach, też dałoby się odhaczyć. Ale dobrze. No tak, natomiast rzeczywiście no, podobieństwa są, no bo mamy to jasne ekstremum. Mamy potencjalnie olbrzymie konsekwencje dla zdrowia osoby, która się w to angażuje, później też jakieś nieprzyjemności dla bliskich, rodziny i tak dalej. Ale w takim życiu codziennym, no jak nie wiem, pewnie podejrzewam, jak Tomasz Mackiewicz był w domu z rodziną i tak dalej, to nie było, to nie rozwalało wszystkiego, nie? Jak Jerzy Górski nie był akurat w trakcie triatlonu, tylko miał regularny program treningowy, no to pewnie też się nieźle wywiązywał z innych różnych obowiązków i tak dalej. Tam nie ma no, tego głodu nałogowego, który wskakuje w najbardziej nieodpowiednich momentach, spowoduje, że wpadamy w ciągi, znikamy z życia na parę dni czy na parę tygodni, po prostu jesteśmy zupełnie nieprzewidywalni, nie? Tak, tutaj to faktycznie chyba... Przewidywalność jest duża, no, trzymamy się różnych rutyn, pracujemy nad tym. Po kontuzjach potrzebujemy włożyć wysiłek, żeby wrócić do tego samego stanu. W nałogu, jak mamy rok abstynencji, a wracamy do nałogu, to praktycznie startujemy od punktu, gdzie skończyliśmy. Nie, nie trzeba wkładać wysiłku. Rozumiem. To naprawdę proszę mi wierzyć i mówię to z pełnym przekonaniem, bo też z jakąś tam emocją własną, to jest jednak mimo wszystko bardzo budujące, że natura tych zachowań nie jest taka strasznie zła, bo proszę mi wierzyć, znam sporo osób, które gdzieś na tej granicy normalności w treningu się też poruszają. Mam takie pytanie, jak pan no, powiedział o dopaminie. Jeszcze tylko, jasne, panie Michale, jeszcze jedną rzecz tylko dodam, no bo też niektóre sporty ekstremalne według mnie mogą uzależniać, tak samo jak hazard. Nie? I to jest cała gama sportów, gdzie wysiłek jest niewielki, a ryzyko jest ogromne. Nagroda, adrenalina jest olbrzymia. Tak. Nie? I tutaj no, ja mam paru przyjaciół tutaj w Stanach Zjednoczonych, którzy się zajmują base jumpingiem, czasami w tych takich kombinezonach, nie wiem jak tak, po polsku się nazywa. Takich wingsuitach. To się po angielsku nazywa wingsuit chyba, ale po polsku tak, to się chyba tak, nie nazywa po polsku, nawet. Nie tak wiem. Nie, no, chyba nie ma nazwy. No w każdym razie no, to jest taka już ekstremalna forma skoków. No, base jumping może być ze spadochronem, gdzie się skacze z budynków, jakichś klifów i tak dalej, mostów, a może być właśnie w tym wingsuit, czyli taki kombinezon. No tam ryzyko śmierci jest bardzo duże, jakieś też kontuzji poważnych, niepełnosprawności i tak jasne dalej, też olbrzymie. No i tutaj jak ja z nimi rozmawiałem, nie mamy badań, co się dzieje w mózgu takich osób, które się wkręcają w ten sport,
no to mówią, że w pewnym momencie po prostu no, wysiłek jest prawie żaden, no bo tam no, czasami trzeba wejść na góry, ale najczęściej to z jakimś helikopterem cię dowiozą. No samolotem, no to jak mamy skoki spadochronowe, no to w ogóle to wysiłek jest żaden, bo tak. Po prostu samolot cię wywozi, no i skaczesz, adrenalina jest olbrzymia, nie? I tutaj ta dysproporcja jest, więc ja mogę wyobrazić, że ten progres, ciekawe. Podejmowanie właśnie ryzyka, jakieś takie pragnienie potem, że nie jestem w stanie wysiedzieć tydzień w domu, tylko muszę znowu gdzieś jechać, coś zrobić, no rzeczywiście może być już takim głodem nałogowym, nie? Czyli jeżeli jesteśmy nałogowymi sportowcami czy nałogowymi kulturystami, no to prawdopodobnie to nałóg nie jest, ale jeżeli się definiujemy, no też pewnie tak lekko, jako taki adrenalin junkie, no to być może to już jest uzależnienie. No, może być. Nie wiem, co tam w tym nałogu się dzieje, ale szansa jest, że rzeczywiście to będzie przypominało uzależnienie. Jasne. Panie Matuszu, mam jeszcze jedno bardzo istotne pytanie z tego obszaru, no nazwijmy to fitnessowego i dietetycznego, ale o nim za chwilę, bo nie mogę się powstrzymać. Pan wspomniał dopaminę i jak rozumiem, dopamina jest w tym mechanizmie uzależnienia kluczowym takim neuroprzekaźnikiem, tak, prawda? To jest jakaś kluczowa substancja, która zawiaduje mechanizmem uzależnienia. Ja, interesując się bardzo mocno wszelkimi lifestyle'owymi sposobami na zdrowe życie, czy na taki, powiedzmy, biohacking, tak by to można było nazwać. Nie wiem, jak to powiedzieć. Uprawiam morsowanie, czy uprawiam ice bathing i z tego, co wiem, to przy ekspozycji ciała na zimno ten skok dopaminy jest ogromny, ale rozumiem, że zresztą ja to też czuję, po takiej kąpieli, po zimnej kąpieli, po kąpieli lodowej, to jest niesamowite poczucie, że chcemy i możemy zmieniać cały świat, nawet po banalnym zimnym prysznicu, ale rozumiem, że tutaj pan też nie zna, znaczy nie zna, nie było badań, które by no, w jakikolwiek sposób mierzyły potencjał uzależniający tego typu zachowań i tego też pan by raczej nie kwalifikował jako rzeczy, które gdzieś są na granicy. To znaczy tutaj, panie Michale, trochę pana wyprowadzę z błędu, dobrze. Bo akurat tak jest zimno, ekspozycja na zimno, czy na ból, czy na jakieś też takie, nie wiem, ostre rzeczy, palące, piekące i tak dalej, to raczej to nie jest dopamina, tylko endorfiny. To jest inna kategoria substancji, która daje od razu to poczucie takiej satysfakcji, nagrody. I to działa w taki sposób, że endorfiny też działają przeciwbólowo. Czyli w momencie, kiedy się ładujemy właśnie w taką sytuację niekomfortową, jak zimna woda, no to stara się organizm sobie z tym poradzić, nie? Jasne. I endorfina to już jest ta nagroda, do której nas prowadzi dopamina. Czyli tak naprawdę ten high biegacza, który się pojawia, jak już go mamy, on wynika z endorfiny, nie z dopaminy. To jest to uczucie przyjemności, które mamy przy orgazmie. Nie? Dopamina to jest substancja, która nas motywuje, żeby robić coś dalej, żeby dostać tą endorfinę. Czyli to jest ta substancja, która sprawia, że wpadamy w ciągi w nałogu, że mamy głody nałogowe, że szybko uczymy się, co nam może dać przyjemność, a co nam jej nie da. I tak dalej. I tutaj ta rola dopaminy jest trochę właśnie inna. To jest to podtrzymywanie cały czas tego szukania tej endorfiny, nie? Dobra. Czyli to, co mam po mojej lodowej kąpieli, to jest high endorfinowy i wszystko jest okej. Dobra. To mam pytanie już ostatnie, bo tutaj nerwowo patrzę na zegar. Jest spokojnie. Jest spokojnie. Dobra, jest okej. Ale tutaj być może spędzimy trochę na tym pytaniu więcej czasu. Tu skręcamy trochę w inną stronę i chciałbym wskoczyć, że tak powiem, w cukier. Czy uzależnienie od cukru, bo to jest coś, co no, potencjalnie dzieje się w bardzo dużej skali w społeczeństwie i czy z pana perspektywy coś takiego jak uzależnienie od cukru istnieje? Czy ono spełnia te kryteria uzależnień, nie tylko psychologiczne, ale te neurologiczne? Jak to jest z tym cukrem? Czy on faktycznie uzależnia mocniej niż heroina? No nie powiedziałbym, że mocniej niż heroina, to trochę jest przesada. Natomiast rzeczywiście to nawet nie jest tylko cukier, nie? Mamy taką jednostkę chorobową, która się nazywa kompulsywne objadanie się chyba po polsku, po angielsku binge eating. Ona jest w klasyfikacjach zaburzeń od niedawna i ona jest jako, to jest po prostu zaburzenie odżywiania. Natomiast jak patrzymy na to, co się dzieje w mózgu, no to przypomina dokładnie to, co znamy z nałogów, nie? I teraz, no właśnie, w drodze ewolucji trudno nam było znaleźć pokarmy bogate w cukry proste. No trzeba było naprawdę no, owoce jakieś nazrywać, nazbierać, wspiąć się na drzewo i tak dalej, ale te owoce takie, które znamy dzisiaj, to jest to były też inne owoce, modyfikacje nie były genetyczne. Tak.
Wie pan, one nie były tak. Jak ja już, przepraszam, nie mogę się powstrzymać, ale tak jak mówiłem na samym początku, że jestem trochę z innej epoki, ja pamiętam jako dzieciak jabłka sprzed 30-40 lat, one nie były w połowie tak słodkie. Naprawdę. No dokładnie, no nie były w połowie tak słodkie, to były po prostu lata różnych konkursów, modyfikacji genetycznych i tak dalej. To co mamy teraz, to też w sklepach tylko połowa tych jabłek trafia do sklepów, bo tam nie wyglądają odpowiednio albo właśnie nie smakują odpowiednio i tak dalej. Pomarańcze, kurczę, ja pamiętam kiedyś byłem gdzieś, gdzie to było, jakaś Nikaragua. Przepiękne rosły pomarańcze dzikie, żeśmy tam nazrywali tego, myśląc, że będziemy mieli Bóg wie co. A to było tak cierpki kwaśne jak cytryny po prostu, nie? Tak. Nawet, no nie wiem, no nawet gorsze niż cytryny po prostu. No, takie gorzkawo kwaśne. Więc no te dzikie owoce, które kiedyś były, no też nie były takim źródłem cukrów prostych, nie? No można było podjąć olbrzymie ryzyko i tam się po prostu dobrać do ula bez środków ochrony osobistej, pozostać pogryzionym, no i mieć trochę cukru prostego, nie? Teraz następna rzecz. Węglowodany, które są też wysoko przetworzone, łatwo je rozkładamy później, też nie występowały w przyrodzie w takich ilościach, jak występują obecnie. Nie? Tłusty pokarm. Te tłuszcze, no też trzeba było, trudno było zdobyć. Dzika zwierzyna nie ma dużo tłuszczu. Nie? To jest raczej chude mięso często w dziczyźnie. Nie? A co dzisiaj mamy? Idziemy sobie do fast foodu i mamy miks wszystkiego od razu. Tłuszcz z ilością cukrów prostych. W Stanach jeszcze to jest często syrop kukurydziany. W Europie no te cukry są trochę może zdrowsze, nie? Ale też cukry proste. Dostajemy po prostu miks wszystkiego razem. No i dla mózgu to jest nienaturalnie znowu mocna nagroda przy coraz mniejszym wysiłku, no bo też nie musimy polować na to, nie musimy tego szukać, zbierać i tak dalej. Za parę złotych mamy to, nie? No i to jak najbardziej rzeczywiście działa tak uzależniający. I teraz dlaczego uważam, że cukier nie jest, znaczy, no nawet nie uważam, to można w badaniach spojrzeć sobie, ale dla każdej osoby, która mówi, że cukier jest tak samo uzależniający jak heroina, to proszę spojrzeć, jak wygląda proces odstawiania cukru. Ja to robiłem kilka razy w życiu, przechodząc na jakieś diety keto czy inne. Okej, no jest trochę czasami zawrotów głowy, jest parę dni, gdzie jesteśmy zmierźli, zgryźliwi i nas wszystko denerwuje i może być czasami trudno i są rzeczywiście jest ten głód, ale no nie mamy drgawek, nie pocimy się jak szaleni, jesteśmy w stanie spać w miarę normalnie i tak dalej, możemy przez to przejść, nie zabija nas to. Good point. A więc nie jest to tak mocne, ale rzeczywiście te objawy odstawienne u wielu osób są. Są. I są często trudne do przejścia. Ja pamiętam, parę razy mi się nie udało. Jasne. Nie? Jasne. No tak, i prawdopodobnie ludzie na tej cukrowej karuzeli cały czas jadą, bo faktycznie skutki tego spożycia cukru no nie są aż tak ekstremalne jak skutki uzależnienia od narkotyków czy od alkoholu. No, prawdopodobnie nie wygląda, albo przynajmniej tak im się wydaje, nie wyglądają tak, jakby chcieli wyglądać, nie czują się tak dobrze, jakby chcieli się czuć, ale do momentu, kiedy faktycznie nie sięgną tego dna, no to to uzależnienie od cukru, tak, ja rozumiem, że tutaj no, trochę na wyrost o nim mówimy, to nie jest, to nie jest nic, z czego chcieliby się wyrwać, ale tak naprawdę wyrwanie się z tego uzależnienia w stosunku do uwolnienia się od tych prawdziwych uzależnień, no to mówiąc kolokwialnie, to jest małe miki. No tak, jest to, znaczy no też zależne, bo tu można rzeczywiście głęboko zanurkować i to dno jest dosyć głęboko, jak jesteśmy blisko tego dna, no to to jest też trudne, no bo jeśli już ktoś ma olbrzymią po prostu otyłość, choroby, serce, jakieś właśnie nie wiem, miażdżyce, inne rzeczy związane z takim niezdrowym jedzeniem, tylko tym cukrem, a też wysokotłuszczowym jedzeniem, nie? No to też no, ten powrót no, to się wiąże nie tylko ze zmianą diety, no, ale też z konfrontacją z różnego rodzaju wstydem, niskim poczuciem wartości, małym poczuciem sprawczości, zrzuceniem dużej ilości wagi, no to są często miesiące albo lata konsekwentnej pracy. I to w pewnym momencie też nie jest łatwe, nie? Jasne, jasne. Dobrze, no mimo wszystko ja z tej rozmowy wychodzę pewnie bardziej podbudowany niż przerażony, zarówno jeśli chodzi o tą część dotyczącą treningu, jak również jeśli chodzi o tą część dotyczącą jedzenia i cukru. Znaczy cały czas jestem przekonany, że to są bardzo potencjalnie poważne, szczególnie ta część dietetyczna i
kompulsywne jedzenie, czy w ogóle nieumiejętność poradzenia sobie z niezdrową dietą, to jest coś, co nas w dłuższej perspektywie zdrowotnie rozwala, no ale przynajmniej daje szansę na lepsze i łatwiejsze odzyskanie kontroli niż w przypadku no, tych, nazwijmy to, prawdziwych nałogów, o których pan wcześniej mówił. Znaczy, no, też jakbym tutaj nie minimalizował roli też trudności, które osoby doświadczają z jedzeniem, no bo to też może się wiązać z dużymi spadkami nastroju, zwłaszcza jak ktoś no, rzeczywiście ma już zaburzenia odżywiania, to też trzeba bardzo uważać, no bo takie zaburzenia jak anoreksja, która akurat w drugą stronę idzie, też ma bardzo wysoką śmiertelność porównywalną z tym base jumpingiem, tak, nie? Tak. Więc to jest poważna rzecz. Też to są ważne rzeczy. No każdy, kto doświadcza jakiegoś właśnie cierpienia z powodu swoich czy kompulsywnych zachowań, czy nałogów, warto po prostu tego nie bagatelizować, szukać pomocy też profesjonalnej. Mamy mnóstwo metod, które mogą pomóc poradzić sobie z tymi rzeczami. Nie? Jasne. Nie, ja nie bagatelizuję, bynajmniej. Ja raczej staram się taką iskierkę nadziei tutaj zapalić, że coś, co jest ewidentnie problemem i coś, co może być problemem wręcz śmiertelnym, tak jak powiedział pan o anoreksji, no można z tego wyjść i to może być uleczalne i wyleczalne, ale każda forma utraty kontroli, czy to będzie uzależnienie, czy to będzie po prostu jakieś kompulsywne zachowanie, czy jakiegoś ograniczenia kontroli nad własnym życiem, nad własnym zachowaniem, to jest coś, no, co powinno nam, no jak mówię, zaświecić przynajmniej ostrzegawczą lampkę i powinniśmy sobie z tym zacząć radzić. No a prawdopodobnie tutaj z fachowcami poradzić sobie jest znacznie łatwiej. Ja mam jeszcze pytanie, bo pan robi oczywiście całą masę fantastycznych badań. Takich właśnie badań i takich rzeczy, o których warto byłoby też słuchaczom opowiedzieć, bo jest nałogometr, a poza tym no wiem, że też pan szuka do swoich badań takich podmiotów. W związku z tym proszę jeszcze, zanim telemost z San Diego będziemy musieli przerwać, proszę o tym jeszcze powiedzieć i ewentualnie, jeżeli miałby pan to jakieś wezwanie do słuchaczy, to proszę również wzywać ich, nie wiem, do uczestnictwa w badaniach, w ankietach. Bardzo jasne, proszę. Dziękuję panie Michale, że pan o to pyta. Więc aktualnie w Polsce prowadzimy badania takie, gdzie oferujemy trochę takich właśnie pomocy, interwencji i też badamy mózg, jak on działa. I tutaj one są prowadzone w Warszawie, w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk i one polegają na tym, że najpierw robimy kwestionariusz online, później jest badanie mózgu w Instytucie, później można wziąć udział w takim 8-tygodniowym treningu mindfulness, to jest taka metoda, która pozwala być bardziej świadomym różnego rodzaju triggerów, swoich emocji, skąd się biorą głody nałogowe i tak dalej. Lepiej sobie radzić właśnie z nałogiem. I potem jeszcze raz jest badanie mózgu i sprawdzamy, co się zmieniło w ciągu tych 2 miesięcy w tym mózgu, czy on działa sprawniej, o ile sprawniej działa, od czego to zależy i tak dalej. I tutaj, jeśli państwo macie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma problem z alkoholem, albo ma problem z grami komputerowymi, albo ma problem z kompulsywnym seksem lub pornografią, to aktualnie prowadzimy rekrutację właśnie w grupie osób z tymi problemami. Państwo jesteście ekspertami, wiecie jak to wygląda, wyglądają te problemy, możemy się dzięki waszemu aktywnemu udziałowi dowiedzieć więcej na temat tego, jak mózg działa i zaproponować potem lepsze metody terapii, pomocy państwu czy innym osobom, które mają podobne problemy, więc jeśli możecie nam pomóc, to zapraszam na stronę badania mózgu razem pisane, tylko mózgu przez O, bez polskich znaków, .pl i tam jest link do ankiety, którą wystarczy wypełnić. Już ktoś z zespołu będzie się kontaktował w sprawie dalszych kroków. Też aktualnie dostępna jest aplikacja nowa, którą opracowaliśmy, Canabi przez canna.b.app i to jest aplikacja dedykowana dla osób, które mają problemy z marihuaną, z kanabisem. Więc jeśli ktoś z państwa też chce z tego skorzystać, to jest nieodpłatnie dostępne. W ogóle udział w tych wszystkich projektach naukowych, to nie tylko, że jest to nieodpłatne, ale też tam jeszcze można dostać jakieś niewielkie wynagrodzenie za przyjazd do laboratorium, za pomoc nam, więc też zapraszam. No i też można po prostu z tej aplikacji skorzystać, jeśli ktoś z państwa ma problemy z marihuaną. No i też niebawem będziemy ruszać z takim dużym projektem dla osób z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, z problemem korzystania z pornografii też, gdzie będzie terapia taka kilkumiesięczna, też nieodpłatne wszystko. I tutaj, jeśli państwo chcą też w tym wziąć udział, to wystarczy też wejść na to badaniamózgu.pl, wypełnić ankietę i za jakiś czas się skontaktujemy z zaproszeniem do dalszych kroków.
No i tak. Ja wszystkim tym, którzy nie zdążyli dobiec do długopisu, do zeszytu i gdzieś tam się pogubili w zapisywaniu tych adresów internetowych, ja oczywiście w opisie do podcastu umieszczę wszystkie te linki, tak żebyście mogli odnaleźć i aplikacje, i strony, wejść, wypełnić ankiety i zrobić coś dobrego dla innych, a być może również dla siebie, w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteście, ale żeby trzymać rękę na pulsie i szczególnie ci, których ten temat mocniej zainteresował, gdzie mogą szukać tego, co pan robi, badań nowych, które pan odpala, mówiąc potocznie. Jest chyba pana strona internetowa, nie wiem, czy ona jest takim najbardziej aktualnym źródłem, czy może Instagram, może Facebook, proszę powiedzieć. Najbardziej aktualna jest strona internetowa, tam zdjęcie nie jest aktualne, ale wszystkie zdjęcie aktualne będzie w kafelku podcastowym. Tak. Dokładnie. Wszystkie publikacje i tak dalej są aktualizowane na bieżąco, więc wystarczy wejść na mateuszgola.pl i tam w działce właśnie badania naukowe można też zajrzeć do wszystkich tych artykułów, publikacji. No, więc to jest najprostszy dostęp. Oczywiście znowu adres strony również w opisie jest, więc tym razem naprawdę jeszcze raz wszystkich zachęcam do przeczytania również opisu i zapoznania się z tym, gdzie wejść i co dalej zrobić. A panu, panie profesorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naprawdę była dla mnie fantastyczna. Ja i wszystkich przepraszam za jakieś tam moje zawiasy ewentualne w zadawaniu pytań, bo ja po prostu chłonąłem to, co pan mówi. To jest fascynujące. Niestety trochę zbyt obszerne na nawet godzinny podcast, ale mam nadzieję, że przynajmniej z grubsza oświetliło kilka istotnych tematów związanych z uzależnieniem i ewentualnie sytuacjami, które uzależnieniem nie są, ale mogą trochę je przypominać. Mam nadzieję, że być może kiedyś jeszcze do tego tematu z panem profesorem wrócimy. No ale póki co niech wszyscy ochłoną po tej rozmowie. Niech zrobią, co do nich należy w zakresie badań, a pan niech wraca do badań naukowych i jak pan już nagromadzi ciekawych kolejnych wniosków, być może uda się panu zbadać grupę sportowców i być może będzie miał pan coś przełomowego do powiedzenia w tym zakresie, to proszę mieć w łaskawej pamięci Brodatok. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. No zdradzę, że jedno z takich moich marzeń to jest właśnie badania z udziałem surferów, bo surfing to jest coś tutaj, co w San Diego jest jednym z głównych rozrywek. Natomiast tam jest właśnie to wzmocnienie nie tylko, znaczy ono jest nie tylko nieproporcjonalne do wysiłku, bo nie trzeba się bardzo namęczyć, żeby falę złapać, ale też jest jeszcze nieregularne, co też jest inną z cech uzależniających zachowań, że wzmocnienia są nieregularne, czyli nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy dostaniemy nagrodę, a kiedy nie, tak jak w hazardzie, nie? I w surfingu też nigdy nie wiadomo, czy złapiemy tę falę, czy nie, więc to jest ciekawe. Tak, moje przygody surfingowe były na tyle niewielkie, że ja nie powiedziałbym, że to nie wymaga wysiłku i tak, ja faktycznie zupełnie nie wiedziałem, kiedy złapię falę, mogłem obstawiać, że z reguły jej nie złapię, ale prawdopodobnie jakieś podobne mechanizmy rządzą narciarstwem. Jestem o tym głęboko przekonany. Tam jest też to poczucie flow i relatywnie niewielki wysiłek, jeśli się już opanuje technikę. W związku z tym ja do takiego narciarskiego badania się zgłaszam od razu. To jak pan zmieni San Diego na St. Moritz, to ja wtedy przyjeżdżam. Dobra. Tak, ja jestem zapalonym narciarzem i też to, co pan zwrócił uwagę, rzeczywiście, no surfing, tak jak narciarstwo, na początku krzywa uczenia jest bardzo stroma, zanim dojdziemy do tego momentu, gdzie tego wysiłku już nie musimy dużo wkładać, a mamy dużo z tego przyjemności, no to zajmuje dużo czasu, ale w pewnym momencie już później też się zaburza ta proporcja między wysiłkiem a przyjemnością, jest coraz mniej wysiłku, coraz więcej przyjemności i być może też niektórzy kulturyści czy biegacze mają podobnie, nie? Jak już mamy dobrą technikę, to tego wysiłku jest coraz mniej. Myślę, że o biegaczach ciężko mi było pewnie się wypowiadać, ale jeśli chodzi o kulturystykę, ćwiczenia siłowe, czy tego typu sporty, no to jednak zawsze jest krew, pot i łzy. Im dalej w las, tym tego nawet jest więcej, ale serdecznie zachęcam pana do tego, żeby gdzieś tam w swoich badaniach również w tą stronę spojrzeć, bo myślę, że wnioski byłyby fantastyczne, a tak, żeby trochę wzmocnić pana zainteresowanie, to tematy
aktywności fizycznej, fitness, to jest coś, co z takich pozycji bardzo, bardzo niszowych zaczyna wchodzić w absolutny mainstream. W Stanach, skąd pan teraz, że tak powiem, nadaje, po raz pierwszy przekroczono 25% penetracji rynku. Tam 25% populacji ma jakąś formę członkostwa w klubach fitness. W związku z tym to staje się absolutnie powszechne i być może dzięki temu staje się też jakimś polem, jakąś przestrzenią do bardziej zaawansowanych badań naukowych. No w końcu jakby nie było, 100 milionów ludzi to robi. No i coś się za tym pewnie naukowego kryje. Może kiedyś, może Brodatok będzie jakimś takim katalizatorem tego typu badań. Bardzo bym sobie tego życzył. Super. Bardzo, panie Michale, bardzo panu dziękuję za zaproszenie, za ciekawą rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Fantastyczna rozmowa. Jeśli ktoś będzie chciał się skontaktować, to zapraszam na mateuszgola.pl. Świetnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Miłego dnia panu życzę. Sobie życzę miłego wieczoru i być może jeszcze kiedyś na falach Brodatok. Dzięki. Na razie. Dzięki. Gratulacje. Odsłuchaliście właśnie kolejny odcinek podcastu Brodatok. Mam nadzieję, że nie był to dla Was czas stracony. Jeżeli tak było w istocie, to mam prośbę. Subskrybujcie kanał, oceniajcie, dawajcie gwiazdki i cokolwiek tam na Waszej platformie robić można, żeby podcast miał szansę zaistnieć. Dzielcie się proszę ze mną swoimi opiniami, najlepiej korzystając z kontaktu mailowego na brodatok.pl. I najważniejsze, nie kiście tej wiedzy dla siebie. Udostępnijcie bliskim i znajomym. Niech oni również mają szansę skorzystać z tej brodomądrości. Słyszymy się już niedługo.